witajcie cieplutko, witajcie moi kochani. Dzisiaj mamy piąteczek. Następna propozycja na pyszne omleciki na śniadanko. Jeszcze w innej wersji ostatnio były omleciki. Też na śniadanko lub na kolację. W innej wersji dzisiaj mamy ulepszenie, nowe dodatki. Więc moi kochani, tutaj patelnia moja nie podołała. Kładziemy sobie tutaj kawałeczki fety na nasze omleciki, bo chciałam Wam pokazać, jak to tutaj będzie się ładnie prezentować i wyglądać. Tutaj też nakładamy. Moja patelnia jedna nie podołała, dlatego jak widzicie, mamy dwie połówki, ale tu się nic nie dzieje. Pogoda jest przepiękna. No oczywiście dzień mamusi, najważniejszy dzień życia. Jak ja się cieszę, że jestem mamusią trójki wspaniałych dzieci. Naprawdę. To jest wyjątkowy dzień. Do tego dorzucamy sobie awokado. Do tego sobie dorzucamy awokado. Tutaj tak samo awokado sobie dorzucamy, żeby było zdrowo i kolorowo. Składniki będą na dole. Mega szybkie śniadanko. Dosłownie 4 minuty. Jak zawsze Monia na ostatnią chwilę. Wiecie co, ja ostatnio mam jakieś problemy ze wstawaniem. I śpię, i śpię, i śpię. Do tego dorzucamy pomidorki. Dorzucamy sobie pomidorki. I tutaj akurat będzie wersja bez pomidorków, a tu będzie z pomidorkami. Proszę bardzo. I do tego tu mamy wersję bez pomidorków, tu z pomidorkami. Do tego krosanciki i pomarańczka. I takie śniadanko jest moje mega sycące, mega zdrowe i co najważniejsze, kolorowe i smaczne. Więc trzymajcie się ciepło, peace, subscribe my channel. Wy też nie zapomnijcie, oczywiście, jeżeli macie ochotę, żeby Monia miała motywację większą, jedziemy do tysiaka, mamy już 169. Trzymajcie się ciepło, z Panem Bogiem, miłego weekendu, bo u nas długi, poniedziałek bank holiday, będzie wolne. I dzieciaki zaczynają wolne, 9 dni wolnego. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.